Się w kuchni Marcina Olzackiego. Cześć. Cześć, witam Cię, Rafał. To już można powiedzieć, że to jest tradycja nasza, tak, że spotkamy się u Ciebie w kuchni. Powiedz proszę, dzisiaj temat przewodni ziemniaki, bo tak. W końcu znajdujemy się w Wielkopolsce, więc... Dokładnie, więc Pyrlandia. Pyrlandia. U nas ziemniaki, u Was pyrki. Pyry, tak, tradycyjne tutaj potrawy to pyra z gziką, tak zwana. Gzika to też taka wielkopolska potrawa, to jest taki ser, czyli... Ser z tym, ze śmietaną. Dokładnie, ze szczypiorkiem. I tak dalej, dużo tam trzeba dodać i do tego ziemniaki, ciak, pyszny obiad piątkowy. Co dzisiaj dla nas ugotujesz? Dzisiaj ziemniaki zrobimy w troszeczkę innych odsłonach, mniej spotykanych. Na początek zrobimy zupę z użyciem też dyni, bo jeszcze dynia jest teraz wszędzie dostępna. Zrobimy takie fajne danie rozgrzewające. Bierzemy, słuchajcie, sobie tak, dynię, potrzebujemy do tego dwa ziemniaki. Dynia fajnie, żeby była mała, bo to na koniec pokażemy, do czego wykorzystamy po prostu tą łupinę. Trochę imbiru, cebulka, czosnek i to wszystko mamy. Najpierw sobie tak ładnie odklawamy jakby na Halloween górę. O, ile nasion. Tak, teraz te nasiona wszystkie... Mogę? Wyrzucimy. Tak, chcesz? Dobra. No, słuchaj. To wyciągaj same nasiona. Dobra. A ja w tym czasie się wezmę, słuchaj, za krojenie ziemniaków. No, słuchaj, bo to wszystko podsmażymy sobie po prostu. Dobrze. Żeby to miało lepszy To ja jeszcze smak. Tutaj pod okiem mistrza kuchni jeszcze nabiorę innych nowych umiejętności. Tak. Słuchaj, no, człowiek całe życie się uczy. Coś mi słabo to idzie, ale słuchaj. Spoko, doczyścimy to. Doczyścimy to. Się nic nie stanie. Staram się. Na koniec i tak wszystko zblendujemy, także będzie to ładniej wyglądać. Dobra. Czyli tutaj już mamy to. Dobra. Same tylko nasionka wyrzucamy. Dobra, bo tutaj jeszcze dynia stawia opór. Dynia stawia opór. Boi się, że na Halloween zostanie wykorzystana, a to już nie słuchaj, te czasy. To już nie ten czas. Dokładnie. Proszę. Dobra, mamy. Okej, ja w tym czasie widzisz cygmyk, trochę ziemniaczków. I ziemniaczki w kostkę, tak? Tak. I powiedz, na ile to wstawiamy do... Gotujemy to? Najpierw to podsmażymy na patelni. Podsmażamy to. Tak, najpierw to musimy podsmażyć na patelni. Dobra, mamy ziemniaczki. Teraz tak, z tej dyni musimy sobie teraz... Coś jeszcze? ...wyciągnąć. To co najlepsze, czyli ten miąższ. A, to tu już szefowi kuchni wydaje to, bo to już trzeba sprawną rękę mieć. No, musimy to tak zrobić, żeby móc wykorzystać później tą łupinkę, tak? Czyli wybieramy miąższ, ale żeby nie pękła nam łupina. To wszyscy ci, którzy robili halloweenowe jakieś konstrukcje, to na pewno mają w tym wprawę. To nie musi być super dokładnie, super ładnie. No i od razu pojemniczek mam, miseczkę. No więc właśnie, no to już trochę zdradzasz mój przepraszam, zamysł. To się wytnie. Możemy to prawie nazwać takie szkolenie lekko zero waste food, tak? Bo wykorzystamy wszystko. No tak, ale nie zjemy tego do końca, no. Słuchaj, zawsze możemy to oddać zwierzętom. Możemy, tak. Tylko nie każde akurat dynie. Konie niestety na przykład nie mogą. Nie mogą mieć. Nie mogą dyni, nie. Dobra, mamy fajnie ten miąższ. Im więcej, tym lepiej. Ziemniaczków mamy dużo więcej, zrobimy ich, użyjemy ich trochę mniej. Ja tutaj dałem... Dwa ziemniaki, można trochę mniej. Dobra, tego już nie będziemy nawet musieli za bardzo kroić jeszcze. O, tu jeszcze nam się coś wlątało. Dobra, jeszcze można dokroić. Okej, czyli tutaj z kolei mamy dynię. I co to podsmażamy? Tak, podsmażymy ziemniaczki, dynię, ale też musimy jeszcze podsmażyć pozostałe składniki, które nadadzą tutaj pyszny aromat.
Czyli będzie to tak, trochę imbiru. Nie musimy się tu wielce starać z estetyką tego krojenia, no to mówię, później to będziemy blendować. To jest dla mnie wielki plus, dlatego tak lubię wszystkie zupy zmiksowane, ponieważ ja nie potrafię tak pięknie kroić jak ty i kroję to bardzo koślawo, a później wrzucam to wszystko w mikser, blenduję, słuchaj, jest. No ja się też, słuchaj, od już teraz wiem, że to został Masterchef edycji 11. Kuba mnie nauczył porządnie kroić. Dobra, no i trochę cebulki do tego damy. Cebula zawsze musi się gdzieś tam wkraść. Ja uwielbiam cebulę. Wiesz co, ja umiem, podczas gotowania też zawsze musi być cebula, no. Po prostu ją uwielbiam. Moje dzieci do końca tego nie lubiły, nie, ale już się przekonały. Nie? Już się przekonały, może bardziej się poddały, bo wiedzą, że tata i tak zawsze gdzieś tam cebulę przemyśli. Weź taką małą kosteczkę pokroimy drobno. I tu jest dobry patent. O, tak, o. Słuchaj, powiem ci tak, że ja mam jeszcze tutaj darmowe lekcje gotowania. Dokładnie, dokładnie. Zdradzasz mi, jak to zrobić w kosteczkę. Zawsze się zastanawiam, jak to ładnie zrobić. Teraz już widzę. Widzisz, o, okej. Okay. Dobra, no czyli co? Mamy nasze wszystkie składniki. To możemy iść do kuchenki. Idziemy do kuchenki. Idziemy do kuchenki. Pięknie pachnie, już czuję tutaj zapach tak, całej kuchni. Proszę. I tak podgotowane. Tak. Czyli mamy tutaj podgotowaną z wywarem takim, no zawsze trzeba mieć wywar, tak. Także tutaj mam bulion taki był drobiowy. Kto gotuje, ten wie, że bulion zawsze to postawa. Tak, tak, a najlepiej trzy mieć, tak? Mieć warzywny, drobiowy i rybny i może jeszcze wołowy. Okej. Okay. Dobra, no i co? I mamy tutaj ugotowaną tą, tak, prawda, mamy ziemniaki, mamy dynię. To wszystko jest delikatnie podsmażone z dodatkiem cebuli i imbiru. Ja jeszcze dosypałem do tego troszeczkę gałki muszkatułowej, no bo jednak dynia lubi taką, taką ostrość. Tak, tak. Ja osobiście lubię dynię na pikantno. Żeby był ten akcent pikantny, tak, to tak, wtedy tak, mi najbardziej spokojnie. Tą pikantność da nam na pewno imbir, da nam ta gałka muszkatułowa. Można potem jeszcze jakoś to wzmocnić, tak? No i co? I teraz będziemy to blendować na taki fajny krem. Krem na pewno się zrobi taki bardzo aksamitny z uwagi na to, że mamy tutaj ziemniaki. Ziemniaki. Tak? Ziemniaki dadzą nam po prostu tą taką śliskość, tak? Pire z ziemniaków nigdy nie blendujemy. Nie blendujemy. Brąci, Panie Boże, bo to jest skrobia, tak? Jak zaczniemy blendować ziemniaki, no to się zrobi po prostu kleik, patka kleik. Taka. Dlatego zawsze ziemniaki się przeciska. Tutaj przy zupie akurat nam zależy na tym efekcie, tak? Dobra, to co, zaczynamy blendować. Do dzieła. Do dzieła. Jak Cię pochlapię, to sorry. No, słuchaj. Ale zaczniemy od mniejszych obrotów. Ja sobie wezmę może. O. Tak. Może następnym razem ja Cię wyposażę też w jakiś fartuch tutaj, co? Jestem za, słuchaj. To może być. Popatrz, już to się ładnie nam tutaj klaruje. O, jak takie dźwięki zaczyna wydawać, to znaczy, że naprawdę pracuje. Tak, to już pracuje, tak. I zaraz zaczniemy próbować. Mamy tutaj te kawałki czosnku, mamy kawałki imbiru, dlatego to trzeba trochę czasu poświęcić na to blendowanie. Mm-hmm.
Okej. Okay. Pozwól, że ja zacznę próbować. No, słuchaj, jako szef kuchni masz do tego pełne prawo. Dobra, ja już wiem, co trzeba pododawać, a ty poznasz efekt końcowy. Na pewno sól. Ale widzę, że to jest jeszcze śmietana i to jest śmietana do udekorowania? Tak, tak, też troszeczkę, bo to zawsze, zawsze da lepszy smak. 30? Tak, 30. Ja do wszystkiego używam 30, tak. Jeszcze szczypta. Jeszcze, tak, jeszcze aby ciut. Jeszcze szczypta tego, tamtego i... Dobra. I cóż, może trochę pieprzu. A widzę, że jeszcze masło jest. Tak, a ale masło? Tak właśnie myślę, że nie, na razie... Że nie trzeba. Nie trzeba. O, trochę pieprzu. Czuć lekko tą gorycz, tą ostrość. Mhm. Ale właśnie tak po chwili dopiero. Myślę, że to fajnie zna. Okej. No i tak, obiecałem, że do czegoś wykorzystamy tą łupinę. To my ją sobie wykorzystamy do podania tego kremu. Porcja będzie spora. Jedna, ta. Jedno naczynie na dwie osoby, czyli można tak jest. Oczywiście dekorację delikatną też należałoby zrobić. Możemy, tak, proszę, dać pietruchę. Świetnie będzie pasować to również z boczkiem na przykład, tak? Taki plasterek boczku ususzyć i zgrillować. Proszę, spróbuj. Skosztuj. Słuchaj. Dobra. Nie? Jest delikatniejsza, to nie jest właśnie sama dynia, tylko przebija się tutaj też ten ziemniak, nie? Jest ziemniak, tak. I inaczej to smakuje. Dzieci nie zawsze lubią na przykład smak dyni. Ja przyznam szczerze, że bardzo długo musiałem dorastać do tego, żeby polubić dynię. Mhm. Pierwsze było ciasto dyniowe, później dynia. No ale podstawa to te ziemniaki. Tak. Ile tak. to poszło? Ile to poszło? Ile poszło ziemniaków tutaj? Dwa ziemniaki. Dwa ziemniaki. A zmienia zupełnie smak. Zupełnie inaczej smakuje. A powiedz proszę, masz jakąś odmianę ulubioną swoich ziemniaków? Nie. Nie masz? Szczerze, wszystkie? Nie mam. Nie mam. Wszystkie? Nie mam. Lubię różne próbować. Bo ja tutaj właśnie zauważyłem i to jest moja ulubiona, taka już troszeczkę zapomniana i rzadko kiedy występuje właśnie wineta. Mhm. To ja po prostu te ziemniaki uwielbiam i w zasadzie już wiem, co w tym roku na wiosnę posadzę. Słuchaj, ta odmiana jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo dobra, uwielbiam po prostu. Ale tutaj też również mamy, widzę, i czerwone ziemniaki, i wczesne, i późne. W zasadzie dzisiaj mamy możliwość też uprawiania ziemniaków w takich gotowych pojemnikach. Tak. I myślę, że to jest taka dobra forma wytwarzania dla siebie pożywienia. No, zawsze co samemu zrobisz, będzie jeszcze smaczniejsze, jak sobie przypomnisz, że to prawda podlewałeś, chodziłeś do tego. Mówiłeś, bo dorośli trzeba mówić. Mówimy, tak, tak. Jak z kobietą, tak. Słuchaj, ja mam małe doświadczenie, ale koledzy mi zazdroszczą, że zawsze mnóstwo dziewczyn obok mnie. Słuchaj, ja bardzo ci dziękuję, słuchaj, za zdradzenie nowego przepisu i pokazania, w jaki sposób widzowie mogą wykorzystywać ziemniaki. Tak. Naturalnie. Postawić na stole, proszę, i odsłonić. I robimy czary mary. Naprawdę, forma podania. Gratuluję, słuchaj, i bardzo ci dziękuję. Dzięki. Słuchaj, jesteś bardzo kreatywny. Dziękuję ci bardzo.